Jeszcze tylko przez kilka dni można skorzystać z oferty studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Elektroniczna rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie zakończy się bowiem 29 lipca o godzinie 12. Ogłoszenie listy osób wpisanych w poczet studentów będzie mieć miejsce 9 sierpnia. Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów będzie 2 sierpnia i potem jest bardzo ważny moment w procesie rekrutacji, ponieważ od 2 do 6 sierpnia wszyscy kandydaci, którzy złożyli swoją aplikację w naszym systemie informatycznym, muszą zgłosić się do komisji rekrutacyjnej w celu potwierdzenia i dopiero ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów będzie 9 sierpnia. Warto przypomnieć, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu to 6 instytutów oferujących ponad 20 różnych kierunków studiów. Są wśród nich studia pierwszego stopnia, czyli tzw. licencjaty, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Te ostatnie to fizjoterapia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W tym roku akademickim w Sądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej naukę zakończyli też pierwsi absolwenci uruchomionych niedawno kierunków studiów. Po raz pierwszy mury naszej uczelni opuścili studenci kierunku dietetyka w Instytucie Zdrowia, kierunku zarządzanie w Instytucie Ekonomicznym i kierunku informatyka, studia drugiego stopnia w Instytucie Technicznym. Zawsze pierwsi absolwenci wpisują się w historię naszej uczelni w sposób szczególny. Władze uczelni starają się o kolejne poszerzenie oferty edukacyjnej. Polska Komisja Akredytacyjna wydała już w tej sprawie pozytywną opinię. Jeśli podobną opinię wyda ministerstwo, nowe kierunki studiów powstaną w Instytucie Języków Obcych i Instytucie Pedagogicznym. Chcemy rozszerzyć tę ofertę kształcenia w Instytucie Języków Obcych i w Instytucie Pedagogicznym. Wczoraj otrzymaliśmy informację z Polskiej Komisji Akredytacyjnej, że kierunek, o który aplikowaliśmy, projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i teraz będziemy czekać na decyzję ministra w tym zakresie. A szczegółowe informacje na temat oferty dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunków oferowanych studiów, harmonogramu rekrutacji czy wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej uczelni.